Cześć, tu Chemia z pasją, Kinga Cordier. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy podcast będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo krótki. Dlaczego? Bo chciałabym się podzielić z Wami taką mini ciekawostką. Mam nadzieję, że ta ciekawostka nie popsuje Wam Waszych planów wakacyjnych czy też weekendowych. Dlaczego? Bo chodzi o ukochane przez większość z nas frytki z popularnej restauracji. Co ma wspólnego szampon czy odżywka wygładzająca z frytkami? Właśnie. Chodzi tutaj o polidimetylosiloksan E900. Jest to związek chemiczny używany do produkcji soczewek kontaktowych jako smar, ale też jako dodatek do kosmetyków. Nie wierzycie? Pójdźcie do łazienki i zobaczcie skład na przykład Waszej odżywki wygładzającej do włosów. Natknęłam się też na artykuł opisujący polidimetylosiloksan jako lek na łysinę. A co takiego robi E900, czyli polidimetylosiloksan w restauracji? Związek ten zmniejsza pienienie się oleju. No i teraz to może tłumaczyć łysych fanów frytek z popularnej restauracji. Tak więc, mimo iż frytki uchodzą za niezbyt zdrową przekąskę, mogą być lekiem na łysinę, właśnie ze względu na obecność polidimetylosiloksanu w oleju. Polidimetylosiloksan jest też składnikiem symetykonu, który stosowany jest z kolei na wzdęcia. Cóż, i tym akcentem kończę swój dzisiejszy krótki odcinek i zapraszam Was na kolejny.